Panie. Władze uczelni wprowadzić. Do hymnu. Proszę usiąść. W imieniu władz Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi mam zaszczyt przywitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Niniejszym otwieram uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022-2023 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Na wstępie chciałabym przedstawić i przywitać władze naszej uczelni. Jego magnificencję rektora, profesora WSBiNOS, doktora habilitowanego Wojciecha Welskopa. Pełnomocnika rektora do spraw filii WSBiNOS w Rybniku oraz dyrektora Instytutu Nauk Społecznych, panią magister Agnieszkę Stasiak. Proszę Państwa, w tym miejscu mam ogromną przyjemność poinformować, że Senat Uczelni, doceniając ogromny wkład w rozwój kierunków, dorobek naukowy i dydaktyczny, podjął uchwałę o nadaniu tytułów profesora uczelni dr Katarzynie Malinowskiej oraz dr Agnieszce Gutowskiej-Wyce. Dlatego też miło mi przedstawić dyrektora Instytutu Kosmetologii, profesor WSBiNOS, dr Katarzynę Malinowską. Oraz dyrektora Instytutu Dietetyki, profesor WSBiNOS, dr Agnieszkę Gutowską-Wykę. Bardzo serdecznie gratuluję. Witam także dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, magistra Bartosza Rzędkiewicza. Witam dyrektora Instytutu Prawa i Kryminologii, doktora Leszka Kurasa. Pozwolą Państwo, że przedstawię także władze administracyjne naszej uczelni, kanclerza pana Michała Orskiego, wicekanclerza do spraw finansowych pana Przemysława Pirka, wicekanclerza do spraw rozwoju kierunku kosmetologia panią magister Annę Drobnik. Witam serdecznie panią Dorotę Gawlik, dyrektora Instytutu Nauk Społecznych filii WSBiNOS w Rybniku. Jest dzisiaj z nami również pani doktor. Ja nazywam się Aleksandra Msiakowska i pełnię funkcję wicekanclerza do spraw relacji zewnętrznych i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejszą uroczystość. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam wszystkich również Państwa, którzy oglądają nas online. W szczególności witam serdecznie naszego gościa honorowego, profesora doktora habilitowanego Jerzego Bralczyka.
Witam pana Dariusza Magacza, wicestarostę powiatu piotrkowskiego. Witam pana Stanisława Banaszka, prezesa oddziału Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Piotrkowie Trybunalskim. Witam serdecznie pana Janusza Mosa, dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Witam panią Teresę Łęcką, dyrektora, oraz panią Zofię Skoneczną z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Witam pana Krzysztofa Muszyńskiego, głównego konsultanta Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Witam panią magister inżynier Małgorzatę Zwolińską, zastępca dyrektora do spraw finansowych i operacyjnych w Łukasiewicz Łódzkim Instytucie Technologicznym. Witam również panią Dominikę Kuras, kierownika działu zarządzania projektami w Łukasiewicz Łódzkim Instytucie Technologicznym. Witam panią Agatę Laskowską, HR Business Partner w firmie Pro Group Board. Witam serdecznie panią Elizę Krochmalską, współwłaścicielkę oraz prezesa do spraw rozwoju Medical Magnus Clinic. Witam panią Małgorzatę Alfaro, dyrektora zarządzającego Medical Magnus Clinic. Witam pana Grzegorza Kalińskiego, prezesa firmy Kalasoft. Witam pana docenta doktora inżyniera Marka Sekietę, prezesa zarządu Klastra Logistik. Witam panią Justynę Lenart, koordynatora biura Klastra Logistik. Witam panią Sylwię Nowakowską-Książczyk, dyrektora do spraw nieruchomości PV Investments. Witam serdecznie panią Jagodę Piątek-Włodarczyk, prezesa agencji IGO Art. Bardzo serdecznie witam naszą kadrę dydaktyczną, pracowników oraz studentów, którzy tworzą społeczność akademicką naszej uczelni. Proszę teraz o zabranie głosu Jego Magnificencję Rektora, profesora WSB NOS, doktora habilitowanego Wojciecha Welskopa. Dziękuję bardzo pani kanclerz. Szanowni państwo, dostojni goście, Wysoki Senacie, drodzy studenci, członkowie Społeczności Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Świętujemy dziś rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Około 1000 nowych studentów rozpoczyna studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Serdecznie gratuluję wszystkim studentom pierwszych semestrów wyboru naszej uczelni, która ma tak wiele do zaoferowania w zakresie wiedzy i środowiska nauki. Mam nadzieję, że będziecie dumni z Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Wierzę, że jesteście pokoleniem, na którego barkach spoczywa przyszłość naszego świata. Ze statusem studenta rozpoczynacie teraz akademicką podróż. Cel tej podróży z pewnością nie ogranicza się tylko i wyłącznie do uzyskania stopnia zawodowego. Niemniej ważne jest osiągnięcie kompetencji akademickich, obejmujących aspekty wiedzy poznawczej, umiejętności, postaw oraz charakteru i osobowości. Szanowni państwo, pasja do nauki, tęsknota za odkryciami, dążenie do uczynienia świata lepszym miejscem to fundamenty każdej instytucji akademickiej. Te podstawowe zasady są bez wątpienia bardzo wyraźnie zakotwiczone również w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Jakość kształcenia naszych studentów i absolwentów dokładnie odzwierciedla te aspiracje. Cały czas niestety mamy do czynienia z ogromnym kryzysem polityki bezpieczeństwa. Działania militarne Rosji w Ukrainie wstrząsnęły całym światem, a nasze umysły zostały zalane groźnymi wizjami, które, jak dotychczas wierzyliśmy,
należały do poprzedniego tysiąclecia. Ponadto pandemia koronawirusa, która trwa już trzeci rok, zmieniła społeczeństwa, społeczności i jednostki. Pandemia skróciła nasze perspektywy na przyszłość. Zostaliśmy zmuszeni do przystosowywania się do ograniczeń, które wpłynęły na podstawy naszego życia, aby wzajemnie chronić swoje zdrowie. Kryzys koronawirusa nie zakończy się tak, jak się zaczął, czyli prawie z dnia na dzień. Również wojna w Ukrainie wybuchła błyskawicznie, z ogromną siłą i będzie rzucać cień przez kolejne lata. Stoimy teraz w obliczu nowej sytuacji i wielu wyzwań w najbliższej przyszłości. Społeczeństwo potrzebuje dziś niezawodnego, solidnego fundamentu, na którym można budować przyszłość. Potrzebujemy mądrości płynącej z umysłu i z serca. Potrzebujemy edukacji, aby zrozumieć drugiego człowieka i całe społeczeństwo. Nasza wiedza oparta jest na wynikach badań, wyrasta z dociekań. Dlaczego nasze społeczności są podzielone? Co kryje się za wybuchem wojny? Jaka będzie przyszłość na rynku pracy po pandemii? Jakie jest nasze miejsce we wszechświecie? Kształtujemy nasze człowieczeństwo i nasze życie na świecie poprzez te same pytania, które zadają sobie również badacze, na które próbuje odpowiedzieć sobie nauka. To edukacja dostarcza nam wielu rozwiązań w każdym obszarze życia społecznego. Dzięki niej możemy zrozumieć, co się z nami obecnie dzieje. Możemy również lepiej identyfikować przyczyny i przewidywać skutki. W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi bez wątpienia tworzymy wiedzę i pewien kapitał kulturowy, który czerpie nie tylko właśnie z tej wiedzy, ale także z dojrzałości, otwartości, tolerancji i uczenia się przez całe życie. Funkcjonujemy jako społeczność akademicka naznaczona równością i wzajemnym szacunkiem. Wspieramy i promujemy otwartość, współpracę, które są oparte na demokratycznym upodmiotowieniu. Wychodzimy z założenia, że dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom możemy poszerzyć nasz horyzont postrzegania przyszłości, a także podejmowania działań w teraźniejszości. Drodzy studenci pierwszych semestrów, niezależnie od tego, czy dziś czujecie optymizm czy lęk, wasze życie studenckie zaczyna się właśnie teraz. Życie studenckie jest satysfakcjonujące, ale i wymagające. Tutaj będziecie mogli doskonalić swoje umiejętności w wielu obszarach. Uczyć się, rozwijać, stawać się bardziej niezależnymi. Nie traćcie wiary, że prawda istnieje i że można coś zmienić na lepsze. Takiej postawy właśnie potrzebujemy, jeśli chcemy sprostać wielu wyzwaniom w otaczającym nas społeczeństwie. Czy to będą sprawy związane z klimatem, przyrodą, nierównościami, czy po prostu rozwojem demokracji. Pamiętajcie również, że wasz czas życia studenckiego to o wiele więcej niż same studia. Znajdźcie dodatkową energię i motywację, aby angażować się w działania społeczne, nawiązujcie przyjaźnie, bawcie się i angażujcie. Inauguracja roku akademickiego to święto dla nas wszystkich, dla których zasady i wartości zapisane w uczelnianej misji są niezmiennie istotne i wciąż aktualne. To moment, w którym symbolicznie rozpoczynamy nowe plany i podejmujemy nowe wyzwania, które oczywiście sukcesywnie będziemy realizować przez kolejne miesiące. To również czas podsumowań tego, co za nami, co wspólną, ciężką pracą wszystkich członków społeczności naszej uczelni udało się dotychczas dokonać. Jesteśmy obecnie jedną z największych uczelni w regionie łódzkim, w której praktyczne kształcenie studentów, a także jakość kształcenia są naszymi głównymi celami. Cały czas dążymy do tego, aby być wiodącą i innowacyjną uczelnią w kraju. Jestem przekonany, że podejmowane przez nas działania, takie jak uruchamianie nowych kierunków studiów, starannie dobrana kadra akademicka, nowoczesne pracownie specjalistyczne, partnerstwa z uczelniami i instytucjami akademickimi, czy silnie powiązana ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, a także sukcesy naszych studentów na rynku pracy, są tego najlepszymi przykładami i dowodami. Dziś najgorszą przeszkodą w prawidłowym rozwoju uczelni jest przekonanie, że wszystko zostało już zrobione, że wszystkie cele zostały już osiągnięte.
Nic bardziej mylnego. Przyszłość jest bardzo wymagająca. Nowe wyzwania determinują innowacje i działania stymulujące współpracę oraz eliminujące wszelkiego rodzaju ograniczenia. Wielkość naszej uczelni to także potęga kapitału wiedzy i umiejętności naszej kadry akademickiej i administracyjnej, której bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie i trud pracy. Dziękuję również za aktywność studentom, którzy biorą udział w kształtowaniu wizerunku naszej uczelni. Studenci są bowiem integralną częścią naszej społeczności akademickiej. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi bez wątpienia tworzy wspólnotę akademicką. Wszyscy cieszymy się z osiągnięć każdego członka społeczności, zarówno tych małych osiągnięć, jak i tych większych. Wspieramy się także wzajemnie w czasach kryzysu. Razem również przygotowujemy się na przyszłość w tym właśnie zmienionym świecie. Dzięki mocy edukacji budujemy zrównoważone społeczeństwo dążące do rozwiązywania kluczowych wyzwań, które dotyczą naszej przyszłości. Jak mówi chińskie powiedzenie, dobre zarządzanie zależy od talentów, rozwijanie talentów od edukacji, a edukacja od szkół. Innymi słowy, instytucje edukacyjne są tym, czego potrzebujemy, aby pielęgnować te talenty. Ponieważ studenci są przyszłością świata, ważne jest, abyśmy zajęli się pielęgnowaniem talentów na różnych poziomach i w różnych dziedzinach. Podstawowym dążeniem uczelni jest zapewnienie studentom wysokiej jakości edukacji, a tym samym zapewnienie im możliwości wymiany i studiowania w renomowanych uczelniach za granicą. Stymulowanie motywacji do nauki, potencjału, aspiracji, globalnej wizji i silnego poczucia zaangażowania w życie społeczne. Istotne jest dla nas także stworzenie środowiska nauki, które pozwoli uwolnić indywidualny potencjał naszych studentów i wydobyć z nich to, co najważniejsze. Nieustannie znajdujemy nowe sposoby na realizowanie naszej misji, edukowanie naszych studentów. Nasza uczelnia nie jest wyizolowaną jednostką, ale integralną częścią całego społeczeństwa, otaczającego miasta i naszej wspólnej sfery życia. Poza województwem łódzkim jesteśmy obecni również w województwie śląskim, w naszej filii w Rybniku i w bieżącym roku akademickim planujemy również ekspansję w innych częściach Polski. Obecnie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi kształci się około 3000 studentów na 7 kierunkach w 5 instytutach. Uczelnia posiada również swoją filię w Rybniku, w której kształci studentów na 2 kierunkach studiów. Studia w naszej uczelni od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród młodych ludzi, o czym najlepiej świadczą wyniki rekrutacji, które każdego roku są lepsze niż w poprzednim. Szczególną dumą napawa fakt, że w każdym roku akademickim możemy poszczycić się uruchamianymi nowymi kierunkami studiów. Poza kierunkami takimi jak psychologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, dietetyka czy kosmetologia, w ramach których kształcimy studentów na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego czy drugiego stopnia, które cieszą się niesłabnącą popularnością od kilku lat, warto wspomnieć, że cały czas podejmujemy działania, które mają na celu poszerzenie naszej oferty edukacyjnej. W zeszłym roku uruchomiliśmy studia pierwszego stopnia na kierunku kryminologia, natomiast w nadchodzącym roku akademickim inaugurujemy również uruchomienie 2 kolejnych istotnych dla nas kierunków studiów. Studiów drugiego stopnia na kierunku kryminologia oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku kryminologia, jednak w naszej filii w Rybniku. Cały czas pracujemy również nad uruchomieniem kolejnych kierunków studiów, aby w październiku przyszłego roku móc powitać kolejnych studentów, którzy będą zainteresowani zupełnie innym kierunkiem studiów niż posiadane dotychczas w ofercie uczelni. Poza wzbogacaniem naszej oferty dydaktycznej na poziomie nowych kierunków studiów, cały czas poszerzamy również wachlarz kształcenia w ramach powoływanych ścieżek kształcenia, tak aby na bieżąco odpowiadać na zapotrzebowania rynku pracy. Na niezmiennie wysokim poziomie utrzymuje się również zainteresowanie naszą ofertą kształcenia podyplomowego, którą także cały czas rozwijamy i poszerzamy. Nasza uczelnia prężnie współpracuje również z wieloma uczelniami i organizacjami, przede wszystkim w Europie, ale i na świecie,
w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych realizowanych dzięki programowi Erasmus+, między innymi za pośrednictwem działu Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych. Obecnie program ten to nie tylko wymiana studentów i kadry akademickiej, ale również projekty prowadzone wspólnie przez różne instytucje. Warto pamiętać, że nie ma postępu ani rozwoju bez wyzwań. Z drugiej strony żaden rozwój nie obejdzie się bez konieczności zmian tradycyjnych podejść i bez konstruktywnego zrozumienia potrzeby adaptacji i reagowania na warunki zewnętrzne. W bieżącym roku możemy poszczycić się pracami nad uruchamianiem nowych pracowni, między innymi pracowni wirtualnej rzeczywistości, takich jak wirtualna scena zbrodni czy wirtualna sala sądowa. W pracowni wirtualnej sceny zbrodni studenci będą mogli dowiedzieć się, jak przebiegają oględziny miejsca zdarzenia oraz jak poprawnie w praktyce zabezpieczyć pozostawione tam ślady. Natomiast w wirtualnej sali sądowej będą mogli dowiedzieć się, jak przebiegają rozprawy sądowe, przybierając określone role na sali sądowej. Dzięki całej społeczności akademickiej naszej uczelni stawiamy czoła wszystkim wyzwaniom i przekształcamy je w wyniki, które pokazują, że edukacja jest przyszłością naszego społeczeństwa. Jednak nawet najlepsze wizje i plany nie mogą się obyć bez entuzjazmu, zaangażowania i wysiłku ludzi, zarówno kadry akademickiej, jak i administracyjnej. Bez nich pozostaną pustymi słowami i życzeniami. Drodzy Państwo, w dzisiejszym świecie stajemy w obliczu niespotykanych rewolucji. Wszystkie nasze dawne narracje upadają, a w ich miejsce nie powstała jeszcze żadna nowa. Jak zatem możemy przygotować się do życia w świecie, który cechują tak niespotykane przemiany i tak radykalna niepewność? Czego powinniśmy się nauczyć? Jakich umiejętności będziemy potrzebować, aby zdobyć pracę, zrozumieć to, co dzieje się wokół nas i odnajdywać drogę w labiryncie życia? Na czym możemy polegać? Jesteśmy dzisiaj otoczeni algorytmami, które patrzą na nas w każdym momencie naszego życia. Obserwują, dokąd chodzimy, co kupujemy, z kim się spotykamy. Często słyszymy o hakowaniu komputerów, ale w rzeczywistości żyjemy dziś w epoce, której hakuje się ludzi. Co zatem powinniśmy zrobić? Oczywiście możemy poddać się temu, scedować całą władzę na algorytmy i powierzyć im podejmowanie decyzji w naszym imieniu oraz w imieniu reszty świata. Jeśli wybierzemy taką drogę, nie musimy oczywiście nic robić. Wszystkim zajmą się te algorytmy. Jeśli jednak chcemy zachować pewną kontrolę nad własnym istnieniem i nad własną przyszłością, musimy być szybsi od algorytmów. Musimy poznać samego siebie, zanim one to zrobią. Poznawajmy zatem nowe możliwości rozwoju, uczmy się, rozmawiajmy i rozwijajmy swoje horyzonty. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Magnificencjo. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych. Chciałabym przeczytać jeden z nich od pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Wasza Magnificencjo, na ręce pana rektora składam serdeczne podziękowania za zaproszenie na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego 2022-2023 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Oby był to rok udany, pełen naukowych i dydaktycznych sukcesów, które staną się impulsem do realizacji kolejnych interesujących wyzwań. Wierzę, że wiedza i umiejętności, które studenci zdobędą w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, okażą się bezcennym zapleczem na drodze osiągnięcia życiowego i zawodowego sukcesu. Jednocześnie jestem przekonana, że cele, które uczelnia nakreśliła sobie, przyniosą oczekiwane rezultaty i przyczynią się do promocji Łodzi Akademickiej jako znakomitego ośrodka dydaktycznego. Studentom Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi życzę radości ze zdobywania wiedzy i samych naukowych sukcesów. Kadrze akademickiej i pozostałym pracownikom uczelni składam życzenia wytrwałości i wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi. Szanowni Państwo, proszę teraz o zabranie głosu pana Janusza Mosa, dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Jego Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, gratuluję sukcesów naukowych i edukacyjnych. Życzę spełnienia wszystkich planów, programów, zamierzeń i marzeń. Niech rozwija się edukacja dla zatrudnienia, edukacja dla samodzielności, edukacja dla radości uczącego się studenta, edukacja dla zdatności człowieka. Szczęśliwego losu dla Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w nowym roku akademickim. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś jeszcze z obecnych na sali chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, inauguracja to także znakomity moment na uhonorowanie osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju naszej uczelni. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałabym w imieniu władz uczelni podziękować i wyróżnić pracowników WSBiNOS, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 10-lecia pracy. A są to pani Katarzyna Wanderska, profesor doktor habilitowany Wojciech Welskop oraz pan doktor Paweł Piątkowski. Zapraszam Państwa do nas, a pana... pana kanclerza Michała Orskiego poproszę o wręczenie dyplomów. Miło mi ogłosić, że dyplomy uznania za wyjątkowe zaangażowanie i oddanie pracy na rzecz uczelni otrzymują w tym roku pani Ewelina Bursztynowicz, pani Agnieszka Grabowska, pani Joanna Komorek, pani Magdalena Kubiak, pani Aleksandra Msiakowska, pani Paulina Matusiak, pani Marta Pintera, pani Agnieszka Pacocha, pani Monika Sujka, pani Katarzyna Wanderska i pani Małgorzata Zamerska. O wręczenie dyplomów poproszę jego magnificencję rektora. Chciałabym także zaprosić studentów, którzy w ubiegłym roku akademickim osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce i ocenę celującą na dyplomie otrzymują pani Aleksandra Cienkusz, pani Adrianna Kołosza, pani Karolina Król-Lach, pani Magdalena Beata Misiakiewicz-Woch, pani Magdalena Polańska, pani Magdalena Rycerz-Pal, pani Kamila Seyfert-Jędrzejczak, pani Kamila Stasiowska oraz pani Michalina Faustyna Szymanek. Zapraszam panie.
Chcielibyśmy także wręczyć dyplomy za działalność organizacyjną na rzecz uczelni i jej aktywną promocję oraz aktywną pracę w samorządzie studenckim. Zapraszam panią Klaudię Błaszczyk i panią Dominikę Kunikowską. No niestety pan dzisiaj z nami nie ma. Dziękuję panie rektorze. Szanowni państwo, czas na jedną z najważniejszych chwil tej uroczystości. Senat Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi przyjmie teraz ślubowanie kandydatów na studia w naszej uczelni. Proszę państwa o powstanie, a jego magnificencję rektora, profesora WSBiNOS, doktora habilitowanego Wojciecha Welskopa, poproszę o odczytanie tekstu ślubowania. Jedna tylko uwaga organizacyjna. Państwo nie powtarzają słów pana rektora, tylko mówią ślubuję. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale zdobywać wiedzę i usilnie pracować nad rozwojem własnej osobowości. Będę kierować się zasadami prawdy, sprawiedliwości, dobra i podmiotowości innych ludzi. Będę odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, władz uczelni i innych członków jej społeczności. Będę dbać o godność i honor studenta Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Bardzo państwu dziękuję i gratuluję. Od tej chwili jesteście państwo jednymi z nas, pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Życzę wam, tak jak już wspomniałem wcześniej, wielu sukcesów zarówno w nauce, ale również w rozwijaniu swoich własnych pasji. Mam nadzieję, że będziecie z dumą reprezentować naszą uczelnię, a lata, które tutaj spędzicie, będą należały do najlepszych w waszym życiu. Poproszę teraz jego magnificencję rektora, profesora WSBiNOS, doktora habilitowanego Wojciecha Welskopa o oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego 2022-2023. Quod bonum felix, fastum fortunatumque sit. Rok akademicki 2022-2023 uznaję za otwarty. Proszę usiąść.
Szanowni Państwo, zgodnie z akademicką tradycją zapraszam do wysłuchania wykładu inauguracyjnego, który wygłosi pan profesor doktor habilitowany Jerzy Bralczyk o zdrowiu i urodzie w języku polskim. Zapraszam pana profesora. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Uznałem, że te dwa słowa, te dwa pojęcia, zdrowie, uroda powinny być bliskie tej uczelni, która także przyczynia się do naszego zdrowia i urody, czasem w pośredni, czasem pewnie i w bezpośredni sposób. Język, proszę Państwa, zawiera wyrazy, czyli słowa. Polszczyzna odróżnia wyrazy od słów. Inne języki tego nie robią. Wyrazami wyrażamy świat, słowami się porozumiewamy. Choć czasami mylimy te pojęcia, no i niech tak zostanie. Jest też pojęcie pojęcia. I takie słowa, czy wyrazy, czy pojęcia, jak zdrowie i uroda, mogą być przedmiotem refleksji. Językoznawca akurat charakteryzuje się tym, że owszem, widzi świat tak, jak on istnieje, ale jednocześnie często zastanawia się nad słowami, które ten świat wyrażają. To jest mikrofon. Ja widzę, że to jest mikrofon, ale też zastanawiam się, co też to znaczy, to słowo mikrofon. Jest to ciekawe. Ciekawe, nie dla wszystkich pewnie, ale myślę, że taka refleksja może nas czasem wzbogacić. Zastanowienie się, skąd się słowa wzięły, jak na nas działają, jak wyrazy się znalazły w słowniku, a jak słów używamy do komunikacji z ludźmi, jak działają słowa i co znaczą wyrazy. Po pierwsze, mają one zakres znaczeniowy, czyli odsyłają do jakichś bytów, tak jak słowo mikrofon odnosi nas do tego oto przedmiotu. Ale po drugie, mają one pewne konotacje, skojarzenia, które sprawiają, że słowa na nas działają, coś z nami robią. I są takie słowa, które silniej na nas działają, więcej z nami robią. No nie tylko znaczenia i sensy, ale też i wpływ tych słów na nasze myślenie, na nasze wrażenia. To są skojarzenia, to są emocje wręcz. Czasem to są wartości, których nośnikami są słowa i dzięki którym to słowom my przeżywamy pewien stan, a także czujemy, że coś jest warte czegoś. Takimi słowami właśnie są słowa zdrowie i uroda. Wiemy, co te wyrazy znaczą, ale jak używamy tych słów? Do czego? I co te słowa z nami mogą robić? Co to dzisiaj zdrowy? W takiej definicji zdrowo, rozsądkowej, to jest tyle, co nie chory. Raczej nie zastanawiamy się nad tym, kiedy jesteśmy zdrowi. To wtedy, kiedy negujemy istnienie choroby, bo choroba w tym sensie jest stanem pozytywnym, bo naprawdę nie jest pozytywna, my jej nie lubimy, ale jest pozytywna, bo ona wymaga zaprzeczenia przez słowo zdrowie. Zdrowy to nie chory. Zdrowie to jest jakiś stan rzeczy, jakaś cecha nasza, czy tylko nasza? No oczywiście nie, bo przypisujemy to zdrowie bardzo, bardzo wielu bytom. A uroda też, pewien stan, pewna cecha, też przypisujemy ją różnym bytom, w tym także ludziom. Na ogół, kiedy słyszymy te słowa, to myślimy o czymś pozytywnym. Zdrowie – dobrze, uroda – dobrze. No, rzecz jasna, to oznacza to, co chcielibyśmy, żeby było, czyli dobre. Po co to jest dobre? No tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Tak chyba dałoby się to najogólniej określić. Zdrowie to przede wszystkim pewien stan organizmu, jak nam się zdaje. Może być słabe, może być złe zdrowie. I słowo zdrowie łączy się z tymi przymiotnikami. Słabe zdrowie, złe. Ale jednocześnie, kiedy występuje samo w izolacji, to myślimy raczej o czymś dobrym, a nie o słabym zdrowiu. Kiedy życzymy
daj Boże, zdrowie, to raczej nie myślimy o tym, żeby ten Bóg dał jakieś słabe zdrowie czy jakieś inne. To tak jak ze słowem pogoda. Na ogół myślimy o dobrej pogodzie, kiedy mówimy, że jest pogoda, że jest pogodnie, choć przecież pogoda jest nawet wtedy, kiedy leje i jest burza. To też jest jakaś pogoda, takie jakieś zdrowie. Ale tak bywa w języku, że jakieś słowo może oznaczać całą kategorię, czyli całą, odnosi się do całej gamy, a jednocześnie zjawisk, a jednocześnie bardziej do tej dobrej części albo do tej gorszej części. Tak zresztą mamy i w innych zjawiskach, kiedy mówimy o wysokości, nikt nie mówi o niskości, prawda? Może to jakieś niesprawiedliwe trochę, tak sobie czasem myślę, ale raczej się mówi wysokość, a że może ona wynosi 2 centymetry, to nie szkodzi. I tak samo jest z wieloma innymi miarami, o których mówimy, że z jednej strony jest to coś wyróżnionego i to wydaje nam się pozytywnie, bo wolimy rzeczy wysokie, szerokie, głębokie, a nie płytkie, czy krótkie, czy wąskie. A więc zdrowie to jest jakaś wartość, pewnie jakoś tam mierzalna, pozytywna, na ogół pozytywna i uroda także do tej grupy słów należy, które określają coś, kiedy występują w samotności, coś pozytywnego. Też przecież możemy powiedzieć, że ktoś no, ma nie najlepszą, powiedziałbym, urodę, czy odnosi się to także przecież do ludzi, czy do rzeczy brzydkich. No ale jednak uroda sama to jest coś dobrego. Co to są za słowa, jaką mają historię, jak mogą być używane? Samo słowo zdrowie. Czy nie słyszą Państwo, że to brzmi zdrowo? Że nawet to połączenie tych dźwięcznych dźwięków, zdrowy, sugeruje coś zdrowego, tak jak słowo jędrny, prawda? My mamy taką tendencję nawet do zwiększania nacisku na pewien sposób wymowy, sposób artykulacji, żeby dodać znaczeń słowom. Kiedy mówię słowo głęboki, to mówię to głęboko. Słowo gruby jest grube, a słowo chudy jest chude, proszę Państwa. I tak to często bywa. Bardzo mnie bawi na przykład, że słowo wklęsły ma w środku dołek, wklęsły, a wypukły ma w środku górkę. Nie wiemy dlaczego, ale kiedy wymawiamy te słowa, to intuicyjnie i naturalnie dodajemy czegoś. A w słowie zdrowy, wydaje mi się, zdrowie poniekąd brzmi. Mówi się zdrów jak dąb albo jak dzwon. Znalazłem to wszystko w słownikach. Jak orzech. Ileż orzechów jest chorych, proszę Państwa. Ale zdrowy jak orzech. Ryc na przykład. Rzepa. Zdrowy jak koń, no i zdrowy jak ryba. To chyba najstarsze porównanie, które się w przysłowiach naszych pojawiło. To ryba podobno jest taka zdrowa. No wiem, że jako pokarm jest zdrowa. A czy sama ryba, no jak ostatnio obserwowaliśmy Odrę, to tak trochę inaczej myśleliśmy o tym. Co to znaczyło kiedyś? Kiedyś zdrowy to ten rdzeń razem z przedrostkiem z oznaczał, że to jest zrobione z dobrego drewna. W języku jeszcze praindoeuropejskim sudorło znaczyło z dobrego drewna. Czyli najpierw zdrowe było drzewo, drewno. Potem dopiero zdrowe odnoszono do zwierząt, a przez porównanie z takim koniem, czy bykiem, czy rybą, także i do ludzi, którzy też mogli być zdrowi na różne zresztą sposoby. Już samo słowo jest okazem zdrowia. Mamy pozdrowienia, których oczywiście używamy. Pozdrowienie przecież jest życzeniem zdrowia. Ale kiedyś oznaczało tyle co pokrzepienie i wzmocnienie. Pozdrowienie nie było tym, czym się witaliśmy czy żegnaliśmy, ale pewnego rodzaju życzeniem już pokrzepienia i wzmocnienia. To właśnie oznaczało pozdrowienie. Mało jest słów, które tak często uczestniczą w naszych codziennych rytuałach językowych, które nawet sprawiają, że my się nie zastanawiamy nad słowami, które w tych rytuałach się mieszczą. Używamy tego odruchowo, tak jakby to było zupełnie naturalne, a jednak mieści się tam jakieś słowie.
Kichamy, mówią nam, na zdrowie. Ale zresztą to na zdrowie funkcjonuje też i w innych okolicznościach, żeby coś poszło komuś na zdrowie. Niech mu idzie to na zdrowie. Czasem zresztą ironicznie tego używamy. No i trudno, niech mu idzie na zdrowie. Ale generalnie rzecz biorąc, to na zdrowie jest jednym z podstawowych życzeń, które no, rzadko kichanie idzie na zdrowie. Państwo sobie zdają sprawę z tego, ale kiedy kichamy, to takie słowa czasami słyszymy coraz rzadziej zresztą, bo to podobno nie jest najgrzeczniejsze, ale ja samodruchowo, jak ktoś kichnie, to jednak mówię na zdrowie. Bywaj zdrów, czy bądź zdrów, to pożegnanie, które dzisiaj może nie jest słyszane tak co chwila, ale jednak bądź zdrów, to jest jedno z klasycznych, pięknych powiedzeń, którymi darzymy kogoś, z kim się rozstajemy. Bądź zdrów. A kiedy się spotykamy, nawet dzisiaj miałem to, tę okoliczność, że to słyszałem. Pierwsze pytanie brzmi często: jak zdrowie? I przyznam, że niechętnie słyszę to pytanie, bo wtedy zaczynam się zastanawiać i dochodzę do wniosków nie najlepszych. A poza tym, no to tak, no wiadomo, o co staruszka można zapytać. No zdrowie, czy jeszcze żyje, można go zapytać. No ale to widać, że żyje, no to jeszcze zapytam, jak zdrowie. No i dlatego też zawsze wolę jakieś inne pytania. Kiedy mi życzą zdrowia, bo tak najczęściej to później się rytuałami tak właśnie obchodzimy. Na panu to życzę zdrowia. I to tak spotykam coraz częściej. Tam temu czegoś życzą, a panu to zdrowia. No ja wiem, że to już więcej mi się życzyć, nie należy życzyć, ale ciągle myślę, żeby mi sukcesów życzyli, powodzenia, przygód. Oni mi zdrowia życzą. No dobrze, niech będzie. I to pytanie, jak zdrowie, najczęściej traktujemy pogodnie, mówimy, że w porządku, że jako tako. A jeżeli czasami się nad tym zastanowimy, no to zaczynamy wyliczać przypadłości i to już jest trochę gorzej. Od czasu do czasu tak sobie nawzajem życzymy, mówiąc, żebyśmy tylko zdrowi byli. Kiedy mamy kłopoty, no bo te kłopoty nam przeszkadzają, ale ważne, żebyśmy tylko zdrowi byli. A reszta to głupstwo, tak sobie mówimy. Zaklinamy się zdrowiem. No jak pragnę zdrowia. Teraz może rzadziej, ale jeszcze w moim pokoleniu to daje się słyszeć. No jak pragnę zdrowia. Coś takiego jak Boga kocham. Prawda? Czyli zaklinam się na to. Słowu temu przypisujemy jakąś magiczną wręcz moc w związku z tym. No tak, możemy o tym mówić dużo. Może ktoś pomyśleć, gadaj sobie zdrów. To też słyszymy czasami, gadaj zdrów. Czyli nie wierzymy w to, co on mówi akurat. Zdrowo to nie tylko, no, nie choroby, tak rzec, ale też dobrze i dużo. Jeżeli powiemy, że ktoś sobie zdrowo podjadł, to czy ja wiem, czy mu to pójdzie na zdrowie? Pewnie raczej nie, no ale zdrowo to dużo i zdrowo to dobrze. Można nawet popić sobie zdrowo, prawda? Też od czasu do czasu życzenia na zdrowie tutaj słyszymy podczas libacji. Czy to zdrowe? Nie powiedziałbym, ale możemy powiedzieć, że ktoś zdrowo podjadł, zdrowo wypił, ale nawet też, że się zdrowo nagadał. Czyli zdrowo coś zrobił. Dużo tego było i dobre to było, co on robił. Nawet w tym upatrujemy czegoś zdrowego. Jak się tak zastanowimy, to nie wiadomo dlaczego. Ale zdrowe to jest widocznie. Zdrowo się napracować nawet można. Czy to zdrowe? Może. Co bywa zdrowe? Zdrowe bywa też, odnosimy zdrowie do sfer mentalnych, do sfer myślenia. Na przykład zdrowe myślenie. Zdrowe myślenie to jest słuszne, dobre myślenie. Zdrowy rozum, tak wziąć coś na zdrowy rozum. Czasami, co prawda, używamy tego pojęcia w opozycji do podejść naukowych, bo bardzo często spotykamy jakieś wywody, ale tak na zdrowy rozum wziąć. I jest to pewnego rodzaju opozycją, przepraszam, że mówię o tym w miejscu, w tym właśnie w uczelni, ale czasem ten zdrowy rozum w naszej świadomości przeważa, co to jest. No tak, na zdrowy rozum. Zdrowy rozsądek, proszę państwa, zdrowe myślenie, zdrowe, no wszystko to
bywa zdrowe, co chwalimy. No, zdrowa może być atmosfera, też używamy tego bardzo przenośnie. To nie o to chodzi, że powietrze jest dobre, ale zdrowe powietrze też jest przecież, prawda? Zdrowe powietrze, które nam służy, i zdrowa atmosfera. Ale zdrowa nawet krytyka może być, która prowadzi do czegoś dobrego. I zdrowy stosunek do czegoś może mieć, no i zdrowe zmysły. Jak ktoś jest przy zdrowych zmysłach, to znaczy nie jest mente captus, nie jest wariatem. Zdrowy, ma zdrowe zmysły. No nie wiem, czy wszystkie zmysły tutaj się muszą akurat mieścić, jak się poszczególne zmysły raczej ze zdrowiem nie mają. Zdrowy dotyk? Nie, chyba nie. Zdrowy zapach? Nie, no ale zdrowe zmysły ogólnie. Zdrowe może być nawet społeczeństwo, proszę Państwa, bo zdrowie jest tak szerokim określeniem czegoś dobrego, że pasuje praktycznie niemal do wszystkiego. Trochę się rozgadałem, prawda? Przepraszam bardzo, ale jeszcze parę, przepraszam, wiem, że Państwo już może, no, ale jeszcze mam trochę do powiedzenia, jeśli Państwo pozwolą. Zdrowiem, zwłaszcza dobrym zdrowiem, się cieszymy. I to jest także frazeologizm już. Mało tego, to zdrowie określamy jako kwitnące. To dopiero dobra sprawa. No i jest jedno wyrażenie, taka fraza, która dziwi mnie bardzo, że można zdrowiem co robić? Tryskać. Nie mam zielonego pojęcia, jak się to robi. Ale jak tryskamy tym zdrowiem, to znaczy jakieś płyny z nas wypływają, czy co? No, tryskać to fontanna może, ale żeby zdrowiem, no, ale tryskamy. Jak język coś sobie przyswoi, to na pewno jest jakaś w tym racja. No, my jesteśmy zdrowi wtedy, kiedy prowadzimy zdrowy tryb życia. Kiedy jesteśmy, no, zdrowo jemy. Zdrowa żywność i tak dalej. Możemy powiedzieć zatem, że to samo słowo zdrowie w jakiś sposób się wyzwoliło i stało się możliwe do użycia w najrozmaitszych kontekstach, ale zawsze wtedy, kiedy nam się coś podoba, kiedy coś uznajemy za normalne, naturalne, właściwe, poprawne, czyli właśnie zdrowe. Jest to jedno ze słów najbardziej ogólnie pozytywnych. No, jak powiedziałem, samo brzmienie słowa zdrowie jest w porządku, chociaż we frazeologizmach już instytucjonalnych, takich jak służba zdrowia, to zawsze się jakieś kłopoty nam nasuwają. Ośrodek zdrowia, no niby ośrodek jest zdrowia, ale jak tam wejdzie, to pełno chorych. Akurat zupełnie odwrotnie jest, niż by się wydawało. Ale ośrodek się nazywa zdrowia. Bo proszę Państwa, nawet Ministerstwo Zdrowia się nazywa też, i opieki społecznej. Opieka społeczna i zdrowie. No dobre, może być. Bo proszę Państwa, najważniejsze, jak powiedziałem, żebyśmy zdrowi byli. Bo zdrowie jest najważniejsze. Ileż razy to słyszymy? To się tak zbanalizowało. Mało tego, grunt to zdrowie nawet. Mówimy od czasu do czasu, ale czemu to służy? To służy pocieszeniu się w sytuacjach trudnych. Mam kłopoty, nie mam pieniędzy na przykład. Coś mi się tam wydarzyło w pracy niedobrego, ale grunt to zdrowie. I od razu się pocieszam, bo właściwie zdrowie jest najważniejsze. No bo jak nie mamy zdrowia, to wtedy co robimy? Zapadamy na zdrowiu. Jest takie proste kryterium, jak słowa są rozumiane pozytywnie czy negatywnie. Pozytywnie to w górę, negatywnie to w dół. Zapadamy na zdrowiu. No, tam na dole jest pewnie mało tego zdrowia. Przysłowia o tym też mówią. Wszystko człowiek dla zdrowia waży, już na początku XVII wieku. Zdrowemu wszystko zdrowie. Zdrowe. I jeden jeszcze też bardzo stare przysłowie, zupełnie nie wiem dlaczego. Zdrowemu i pierogi nie wadzą. To zostało zanotowane w 1618 roku, więc proszę Państwa, jak to zdrowy, to może jeść pierogi. Życzę tego. No już na koniec jeszcze o tym zdrowiu, bo potem jeszcze wrócę trochę do tego zdrowia. Powiem, że nasi wielcy poeci do tego zdrowia się właśnie w taki sposób odnosili. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.
pisał Kochanowski, a Mickiewicz zaczynając pana Tadeusza, no trochę tego Kochanowskiego wykorzystał i porównał Litwę do zdrowia. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Czyli można by nawet zarzucić tu Mickiewiczowi trochę nadmierne naśladownictwo Kochanowskiego, no ale w końcu powstał dzięki temu najpiękniejszy tekst polski, czyli pan Tadeusz. Zdrowie w porządku, a co z urodą? Uroda? Czy samo słowo uroda jest urodziwe? Czy jest piękne? Czasem mam wątpliwości. Wiem, że słowo brzydki jest brzydkie, a już słowo ohydny jest obrzydliwe, prawda? Ohydny. No i czujemy też, tak jak z tym zdrowym zdrowiem, że coś tutaj jest między brzmieniem a znaczeniem. Piękny, no może, ale tam jakieś pęknięcie w tym pięknym jest, śliczny, już jest śliczniejszy. Przyznają państwo, cudny to już w ogóle, tylko że mężczyznom nie wypada mówić o rzeczach cudnych, a także uroczych. Jak używam tych słów, to raczej jestem ganiony, że to nie przystoi mówić urodziwy, uroczy. Nie, nie, to raczej nie. No ale śliczny, cudny, piękny, może to i piękna uroda. No różnie z tym, proszę państwa, bywa. Może nie jest tu bardziej obecna, ale to zależy od tego, jak to wypowiemy. Uroda, zazwyczaj kiedy to wypowiadamy, to chcemy, żeby to zabrzmiało ładnie. No, z czegoś skąd się bierze, to państwo dobrze wiedzą. No, trzeba się urodzić, żeby mieć urodę. To jest coś danego, jak ktoś czasem mówi, od Boga, i mówi się czasami, nawet jeżeli nie podobam się komuś, to mogę powiedzieć, no taka moja uroda. I ta uroda wtedy wcale nie musi być najpiękniejsza, najlepsza, bo może być i trochę gorsza, bo tak się urodziłem. Bierze się to z rodu, tak jak i zarodek, ale i wyrodek, ale i rodzina. Ten przedrostek u często znaczy coś złego. Może państwo zauważyli, takie umęczyć, udręczyć, upokorzyć. No, to jest strasznie, strasznie niedobre. Ale jest też czasami, ma pewne znaczenie rozwijania się. Początku na przykład utworzyć coś albo no nie wiem, utoczyć czegoś, czyli zacząć coś. W urodzinach i w urodzaju także mamy do czynienia z czymś, co się zaczyna, co się właśnie urodziło. Co może być? Do czego się może ta uroda odnosić w świecie? No do człowieka. Jednak chyba przede wszystkim do człowieka. Myślę, że raczej nawet do kobiety niż do mężczyzny. Bo jeśli mówimy o urodzie, to ja, no nie wiem, może to moje odchylenie jakieś jest, że ja od razu raczej o kobiecie myślę ładnej niż o mężczyźnie, który potrafi być piękny, ale nie jestem pewien, czy on się cieszy, jak mu się powie, że jest piękny. Albo że ma urodę jakoś. Ale może być też, uroda może się odnosić do przyrody, do krajobrazu, do kwiatów. Do życia. Uroda życia to jeden z tytułów polskiej klasyki. Rzadziej myślimy chyba o zwierzętach, że mają urodę, prawda? Zdrowe to one mogą być, ale ja myślę, że taki, nie wiem, szakal, a już tam szakal to zostawmy, ale antylopa nawet uroda. No może, może. Rzadziej mówimy o architekturze, że ma urodę, chociaż nam się może podobać. Nawet o obrazie nie. Czyli uroda ma w sobie coś albo bardzo dużego, jak krajobraz, przyroda, życie nawet, albo człowiek właśnie, czyli wyróżniony z tych wszystkich bytów. Uroda ma w sobie coś naturalnego, wydaje się, bo na przykład uroda więdnie albo kwitnie, czyli uroda jest do jakiegoś stopnia porównywalna czy też łączona z roślinami, czyli bywa to ta natura, ta przyroda. No człowiek oczywiście może jaśnieć blaskiem urody, tu znalazłem takie określenie, jaśniał blaskiem urody. Może. To jest w XV wieku się pojawiło to słowo i nazywało to zespół cech składający się na wygląd, powierzchowność. Autor tej definicji wziął w nawias słowo piękny, czyli zespół słów, cech, które składających się na piękny wygląd, powierzchowność. Czyli też
raczej coś dobrego niż złego. Jako synonimy urody mówi się, podaje się czasem powab, czar, wdzięk, urok. Wszystkie bardzo miłe słowa. No i właśnie też uroda. Uroda to kiedyś była także postawa, figura, wzrost, no niestety, budowa ciała. Ale uroda już była czymś trochę innym. Ona występowała w różnych opozycjach. W przysłowiach naszych mówiło się, że uroda rzecz nietrwała w XVII wieku. Uroda wielki orator, wielki mocarz, mówiono, czyli pokazywano, że dzięki urodzie można ludzi przekonać. No jest znana opowieść o Frynę, która była oskarżona przed sądem greckim, a sprytny obrońca w ogóle żadnej mowy nie wygłosił, tylko ściągnął z niej ubranie i pokazał, jaka ta Fryna jest piękna. No i oczywiście sędziowie, którzy byli mężczyznami, ułaskawili ją od razu. Ale w takich powiedzeniach jak urody dość, serca mało, czy też urody dość, rozumu ani kąska, to są stare przysłowia, pokazywały, że ta uroda wchodziła w opozycję z takimi no, innymi, powiedziałbym nawet pozytywnymi rzeczami, jak serce albo rozum. No tak właśnie jest, że uroda no, nie jest, jest traktowana jako coś podejrzanego. Ale teraz powiem coś odwrotnego. Jak my postrzegamy świat, proszę Państwa, jako dzieci? Nam się mówi, pierwsze oceny to jest, że coś jest cacy albo jest B. Czy to oznacza rzeczy dobre i złe? Przede wszystkim ładne i brzydkie. Cacy to ładne, a B to brzydkie. I na przykład mówi się takiemu dziecku, jesteś B, bo na przykład, nie wiem, ciągniesz kotka za ogon. Dziecko nie jest wcale brzydkie, nie jest B, ale coś złego robi. I później dopiero, najpierw mamy te kategorie estetyczne, ładne, brzydkie, a dopiero potem pojawia się to, że to jest dobre albo niedobre. Tak jak starożytni Grecy, którzy wierzyli, że jak coś ładne, to pewnie i dobre. I my w języku też tak mamy, kiedy mówimy później, że ktoś ładnie postąpił. Ładnie? A zamiast dobrze. Słusznie, nie, ładnie mówimy. No i dość często to się właśnie zdarza, mówimy o ładnym postępku, a odwrotnie nie mówimy raczej o obrazie, że jest dobry, nie, ładny. Tak, proszę Państwa, uroda jest pożądana, bardzo pożądana, niekiedy nawet bardziej niż zdrowie i dlatego ludzie, przepraszam, kobiety, często zamiast dążyć do zdrowia, to poświęcają je dla chwilowej w końcu urody. Ale to, na co chcę zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim, to już będzie, już zbliżam się do końca. Teraz głównym przekazem tej sfery, której obcujemy z perswazją, z namawianiem, czyli w reklamie, to właśnie uroda i zdrowie. Zdrowie i uroda są tymi wartościami podstawowymi. Wszystko może się innego dziać, ale ileż specyfików poprawia nam zdrowie, wszystkie, jak to się nazywa, to się nie leki, tylko jak? Suplementy na przykład. O. A druga sprawa zdrowie. Zdrowie i uroda. Zdrowie. Ja już mam tego dosyć, proszę Państwa. Ci wszyscy ludzie, zresztą pokazywani na reklamach, są bardzo zdrowi i bardzo piękni. No, szkoda trochę. No ale tak to jest, że w głównym przekazie reklamowym te dwie wartości są najważniejsze. Owszem, kiedy myślimy o wartościach, to myślimy o takich pojęciach jak wolność, patriotyzm, sprawiedliwość albo odwaga, czy poczucie sprawiedliwości właśnie. Mówimy o wierności, lojalności, solidarności i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę to zdrowie i uroda. I tylko o to nam chodzi. I to są, proszę Państwa, można by powiedzieć, że są to egoistyczne wartości. Że my sławiąc to albo dążąc do tego, raczej jesteśmy, no nie jesteśmy prospołeczni, nie mówimy o dobru powszechnym, czy o jakimś wspaniałym systemie, tylko o tym, żeby nam było, żebyśmy byli zdrowi, i żebyśmy wyglądali ładnie, no to także, no powiedzmy. I czy to rzeczywiście są wartości egoistyczne? Ano, zastanówmy się.
Zdrowie mimo wszystko traktujemy czasami nie jako coś tylko naszego wewnętrznego, ale jako coś, to trochę trudne, sam mam kłopot z tym, jak to jest, jako coś trochę zewnętrznego względem siebie. I jeżeli ja coś robię dla zdrowia, to ja tak nie mam tego poczucia, że ja to dla siebie. Bo co ja robię dla zdrowia? Ano wyrzekam się wielu rzeczy. Te wyrzeczenia, cierpienia, niewygody, to wszystko sprawia, że ja będę zdrowszy. Muszę się strasznie męczyć przy tym. To nie jest chyba egoistyczne i przez to, tak jakbyśmy to zdrowie traktowali jako coś osobnego i jesteśmy wytłumaczeni, wcale nie jesteśmy egoistyczni, bo my to dla zdrowia, proszę Państwa, robimy, dla jakiegoś dobra, bo zdrowie to jest, mamy poczucie czynienia czegoś dobrego, kiedy dbamy o zdrowie. Myślę, że Państwo tak to chyba czują. Ja to tak czuję, że mam poczucie, że dla tego dobra ja się czegoś wyrzekam. No coraz rzadziej, co prawda, ale może to zdrowie. Czyli to zdrowie było czym, byłoby, tak jak było czymś ogólnie dobrym, tak tutaj byłoby też wysublimowane z nas i byłoby czymś dobrym ogólnie. No i trochę tak jest z urodą. Z tymi o te dwie rzeczy my dbamy. Tak jak się dba o dzieci, dbamy o zdrowie, dbamy o urodę. I to dbanie właśnie pokazuje, że to jest coś, wobec czego ja się zachowuję przyzwoicie. Zdrowie i uroda. No są one, wymagają pewnego wysiłku, są pewne niewygody się tutaj niestety też pojawiają, no ale tak się zastanówmy. No pewnie, no chcemy być ładni, ale przecież my chcemy być ładni dla innych. Przecież to nie dla siebie jesteśmy urodziwi. Uroda, proszę Państwa, jest owszem dobrem naszym, ale jest czymś, czym obdarzamy innych. Tak możemy sobie to wytłumaczyć, że niedbałość o urodę czy o zdrowie łączy się, czasami łączyła się z pewnego rodzaju takim zjawiskiem, no, nazwijmy to umownie ogólnie abnegacją. Niekiedy ludzie znajdowali w tym także pewną wartość, czyli takie ostentacyjne, manifestowane nawet niedbanie o urodę i o zdrowie mogło sugerować, że oto mam jakieś inne wartości, może głębsze. Że taki człowiek zapuszczony zupełnie, zaniedbany, który nie dba o wygląd, no może właśnie pokazuje albo swoją skromność, albo też inne wartości. Dzisiaj to raczej już nie funkcjonuje. Te momenty, w których sławiono wartości duchowe w opozycji będące do zdrowia i urody, już raczej przeminął. Dziś skłonni jesteśmy łączyć wartości duchowe właśnie ze zdrowiem i urodą. W wysokiej cenie jest elegancja, w wysokiej cenie jest nawet wytworność. No i proszę Państwa, to zdrowie i uroda jeszcze prowadzi do jednej wartości z pewnym, mówię to z pewnym, no, trudno powiedzieć, że z satysfakcją. Kto jest zdrowy i piękny? Ludzie młodzi. Młodość, proszę Państwa, proszę Was. Zwracam się teraz głównie do studentów. To jest ta wartość, która łączy w sobie i urodę, i zdrowie. Chcielibyśmy być tak zdrowi, jak ludzie młodzi, tak piękni, jak ludzie młodzi. Stąd też, tak jak znów postrzegamy dzisiaj w tym wyobrażonym, trochę celebryckim świecie reklamy i nie tylko, w tym świecie pełnym wizerunkowości, PR-u, bo przecież dzisiaj to najważniejsze, widzimy ludzi najczęściej młodych, zdrowych i pięknych. No, mówię to Państwu jako człowiek nieszczególnej urody, zresztą zwykle, już tak przez całe życie nie była to moja główna zaleta. Akurat jako człowiek znękany najrozmaitszymi chorobami, no już na pewno nie najmłodszy. Ale te wartości szanuję. Uważam, że to dobrze, że świat dąży do tego, żeby więcej było piękna, żeby więcej było zdrowia. Czy wszystko nas do tego prowadzi, trudno powiedzieć. Ale myślę, że te dwa słowa, o których tu Państwu mówiłem, same niosą ze sobą
coś dobrego, coś zdrowego. Są to słowa ładne. Są to słowa, można by powiedzieć, bardzo metaforycznie, także zdrowe. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, niniejszym kończę uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022-2023 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Serdecznie dziękuję studentom, dziękuję gościom. Zapraszam gości na poczęstunek, a złamię trochę nasz zwyczaj, ponieważ zazwyczaj władze wychodziły, opuszczały salę, ale pozwolimy sobie poprosić pana profesora jeszcze o wspólne zdjęcie z nami. Dziękuję bardzo Państwu.